Luigi's Mansion 3 to tytuł pełen pasji i pomysłu. Choć cała mechanika gry opiera się ledwo na kilku funkcjach, to każda z nich zbudowana jest perfekcyjnie. Gra zaczyna się od krótkiego wstępu, gdzie Luigi wraz z Mario, księżniczką Peach oraz Toadami udają się do hotelu. Ten jednak okazuje się czymś zupełnie innym niż oczekiwali nasi bohaterowie. Ów hotel staje się pułapką zestawioną na naszą ekipę, a wszyscy poza Luigi'm zostają uwięzieni w obrazach. Niezdarny brat Mario wpada do sypu na śmieci, co ratuje mu życie. W tym momencie naszym zadaniem staje się ratowanie przyjaciół. Już na początku rozgrywki udaje nam się znaleźć odkurzacz, który pomoże nam w walce z duchami przemierzającymi posiadłość. Urządzenie to ma w zasadzie dwa tryby działania. Pierwszy, odpowiedzialny za wciąganie przedmiotów. I drugi, odpowiedzialny za ich odpychanie. To umożliwia nie tylko walkę, ale też rozwiązywanie zagadek środowiskowych. Naszym nieodzownym narzędziem staje się też latarka. Jej światło sprawia, że duchy stają się materialne, co daje nam możliwość wciągnięcia ich odkurzaczem. Wraz z postępem gry odblokowujemy kolejne narzędzie pomocnicze, takie jak komunikator, czy też pewną dosyć ciekawą substancję, dzięki której możemy przybrać postać galaretowatego Luigiego. Nasze drugie ja może pomóc nam w przedostaniu się w trudno dostępne miejsca, takie jak kraty czy rury. W międzyczasie naszym głosowym towarzyszem zostaje profesor Igat, którego po uratowaniu możemy regularnie spotkać na poziomie B1, a jego laboratorium staje się naszym głównym menu. Najważniejszą mechaniką gry jest oczywiście eksploracja, która opiera się w dużej mierze na rozwiązywaniu zagadek środowiskowych przy pomocy wciągania bądź odpychania przedmiotów. Czasem pomocną dłoń będzie musiał do nas wyciągnąć klon głównego bohatera. Jak gra uświadamia nam już na samym początku, wejść w interakcję możemy praktycznie ze wszystkim. Można wciągać przy pomocy odkurzacza zasłony, ozdoby leżące na meblach, przedmioty z podłogi, czy przesuwać różnego rodzaju dźwignie. W grze możemy również używać przyssawki, jednak jej zastosowanie lepiej odkryć samemu. Cała gra zbudowana jest z poziomów, do których możemy swobodnie wracać, a każdy z nich jest po prostu piętrem budynku, w którym się znajdujemy. I tutaj pojawia się najciekawszy element całej produkcji. Po ukończeniu poziomu i pokonaniu bossa bądź wykonaniu innego celu, który zaplanowali dla nas twórcy, odzyskujemy guzik do windy. Każde z piętr ma inną strukturę i tematykę, tak więc nie mamy okazji się nudzić. Raz czujemy się jak w średniowiecznym zamku, innym razem jak gdybyśmy byli aktorami w filmie Noc w muzeum. Walka z kolei opiera się najczęściej na połączeniu używania latarki i wciągania przez odkurzacz. Czasem jednak dołączyć musi galaretkowaty Luigi, jednak jego zastosowania nie będę tutaj przedstawiał z racji na spoilery. Każdy ze spotkanych na naszej drodze bossów wymaga rozpracowania sposobu walki z nim, aby ostatecznie móc wessać go do zbiornika naszej broni. Luigi's Mansion to seria gier zaskakująca pomysłem na siebie i nie bez powodu już w tym roku doświadczyć będziemy mogli kolejnej przygody w posiadłości, tym razem w grze Luigi's Mansion 2 HD. Przy okazji trójka była moim pierwszym tytułem na konsole Nintendo Switch, o której chcę wam trochę opowiedzieć w przyszłości. A czy ty posiadasz już Switcha? Chętnie przeczytam wasze opinie o grze lub samej konsoli.